I tego nie ma, to trzeba, trzeba myśleć, trzeba Dobrze, żyć. Dobrze, panie prawda? Tomku, raz jeszcze przypominamy od początku do końca, jak zachowujemy się przed przejazdami kolejowymi i na przejazdach kolejowych. Okej, okay. to zaczniemy od tego, że przed każdym przejazdem kolejowym, powtarzam, przed każdym przejazdem kolejowym, szczególna ostrożność, czyli zwalniamy, dostosowujemy prędkość do przejazdu i do tego, żeby zareagować w razie, gdyby miało się coś wydarzyć niespodziewanego, właśnie taki na przykład przejazd pociągu. Czyli ta szczególna ostrożność. Możemy zwolnić, możemy zredukować, ale na pewno prędkość musimy zminimalizować. Lepiej jest nie zmieniać biegów, jeżeli ktoś jest niedoświadczony, na przejeździe kolejowym, bo można się pogubić, można, można spanikować, czyli lepiej mieć tą dwójkę i na dwójce spokojnie sobie przejechać. Nie wolno nam wyprzedzać na przejazdach kolejowych żadnych innych pojazdów, czyli ani rowerzysty, ani motorowerzysty wyprzedać na przejazdach kolejowych nam nie wolno. Zatrzymywać się nam też nie wolno na przejazdach kolejowych, więc pamiętajcie Państwo o tym, że jeżeli wjeżdżacie na przykład na Langiewicza. Chcecie wjechać na przejazd kolejowy, a widzicie, że tam się korkuje, a tam się bardzo często korkuje na Langiewicza, więc musi być dla was miejsce za tym drugim szlabanem. Wy macie musicie opuścić przejazd kolejowy. Czyli stajemy, jeżeli jest potrzeba, jeżeli jest ten korek, stajemy przed sygnalizacją, żeby sygnalizację widzieć i żeby szlaban nam się na głowę nie, nie, nie opuścił. I dopiero w momencie, gdy widzimy miejsce dla siebie, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. Nie wciskamy się na siłę, że a, prawdopodobnie pojadą, a, prawdopodobnie tam widzę, że tamten ruszał, to ten też ruszy i wszystko będzie ok. Tak się nie wolno nam zachowywać. Jeżeli jest znak stop, to bezwzględne zatrzymanie. W jakim miejscu? Jeżeli jest linia, to przed linią zatrzymania. Jeżeli nie ma linii, to przed Krzyżem Świętego Andrzeja, czyli przed no jak to, no, Krzyżem Świętego Andrzeja, tak? Wszyscy no wiedzą, po prostu, o co wszyscy chodzi, wiedzą. to Wszyscy wiedzą. To no, biało-czerwone. Biało-czerwony krzyż, tak. Krzyż, tak. Światła migające. Sygnalizacja migająca czerwona to znaczy, że przejazd kolejowy będzie nie wolno na niego wjeżdżać. To jest czerwone światło dla nas i musimy stać. Musimy stać do momentu, aż sygnalizacja przestanie migać, aż sygnalizacja przestanie świecić. Jeżeli mamy sytuację taką jak na Langewicza, taką jak na Jałowego, w innych miejscach, gdzie jest sygnalizacja świetna i są zapory, to. Zapory zaczynają się zamykać. Sygnalizacja miga, zapory się zaczynają zamykać. Nie wolno nam wjechać za sygnalizator i za zapory. Pieszy też nie ma prawa, ani rowerzysta, żaden inny pojazd wjechać za zapory. Musi stanąć i czekać, aż przejedzie pociąg, aż zapory się będą otwierały. Teraz... Mama z wózkiem też nie. Nikt. nikt I chłopak młody, 18-letni z plecakiem też nie przechodzi pod zaporami. Jeżeli zapory się zaczynają otwierać. Pieszy ma prawo wejść na torowisko i przechodzić, ale wszyscy inni uczestnicy ruchu, czyli motorowery, rowery, samochody czekają, aż zapory się otworzą i zgaśnie sygnalizacja świetlna. Panie Tomku, świetlna. nikt nie czeka, aż zgaśnie ba. sygnalizacja świetlna. Czekają, nauki jazdy czekają. Tylko i wyłącznie. Tak, ja też czekam, jak mi coś takiego spotka. To ja już też będę zawsze czekał. Tak. Cóż jeszcze mogłem powiedzieć? Patrzę w swoje notatki. To chyba wszystko takie. No, jeżeli ktoś jeszcze Tak, tak to, to, to dorzucimy, to dorzucimy. bo chciałabym przeczytać, proszę Państwa, na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów Marek pokazuje w tej chwili zdjęcia z tego tragicznego wypadku. A